wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Tutaj wiecie, już zrobiłam. Straciliśmy miski dla psów. Wychodź. No wychodź stamtąd. No, jeszcze jakby było mało atrakcji, to mamy kapcie. A w ogóle dzisiaj jest 13. Pcham do przodu. Pcham do przodu. Pcham do przodu. Fa. Pcham. Pcham do przodu. Pcham do przodu. Yeah. Yeah. No, na sam koniec dnia przyjechaliśmy tutaj na taką plażę. I kiedy wszyscy zbierają się, żeby iść do domu, to my rozkładamy się. O, tu. Proszę bardzo. Biegnę, bo niedźwiedź czeka. Nasza epicka miejscówka, proszę bardzo, zmieniła się w taką epicką miejscówkę. No, piękną noc tam, po prostu piękna noc tam na tej plaży. Nie zdążyłam jeszcze nic nagrać, bo przyjechaliśmy tak późno, że chciałam nagrać. No wiecie, no po prostu myślę, nagram na rano, taka ładna plaża i fajnie, i że jeszcze takie miejsca w Hiszpanii można znaleźć. No bo wszędzie są zakazy, a nawet tam gdzie są, to nieraz stoi po 10-20 kamperów i w ogóle coś myślę, co Jezu, taka plaża, nikogo tu nie ma, nie ma znaków zakazu, zarąbiście, no. Tak, zarąbiście było. Nawet nie wiem, która jest godzina w środku nocy, przyjechała policja i... Teraz się przenosimy. Gdzie teraz po nocach szukać ciulwie nawet, która jest godzina. I... A, w dupę. Z taką... Jak nie ktoś mi powie, że w Hiszpanii jest zarąbiście i nie ma problemów ze spaniem na dziko. Stratatata. Mnie słuchajcie, tych ludzi. Oni się nie przyznają, jak policja przyjeżdża, wszyscy się zbierają. Często jest tak, że wszyscy albo mówią, możesz być, ale nie możesz wystawić krzesełek. Co to za jest, wiecie, za przyjemność. Jak ja nie mogę ugotować, nie mogę wystawić krzesełek, nie mogę w ogóle mam udawać, że ja sobie tylko zaparkowałam samochód. I będę siedzieć tam, wiesz, schowam się w środku i będę udawać, że mnie nie ma. A potem policja jak w nocy przyjdzie, to i tak wie, że wszyscy tam śpią. A, do dupy z tym wszystkim. Idziemy teraz, już nie przestawiliśmy samochód i musimy zabrać właśnie te krzesełka i te wszystkie inne rzeczy. No, tu jeszcze musimy zabrać ten namiot, psi i tam jakieś gary zostały, wiecie, no co najgorzej, wiecie, człowiek coś tam, o, naszykuje. Tutaj, wiecie, już zrobiłam kaszę na rano dla piesków i jest po prostu, no, w misce, no, bo po prostu człowiek nie myślał, nie? Resztka po prostu, wczoraj bób gotowałam i co, teraz gary muszę przenosić i cholera jasna, straciliśmy miski dla psów. Bo no niedźwiedź jak cofał, to najechał. No bo to takie właśnie w nocy to jest takie przestawianie, nie? Tak, to była twoja miska, no. Już teraz kurwa nie ma. No i teraz nie wiadomo co z tym namiocikiem dla psów, bo se psy śpią w namiocie, ale po plaży mogły sobie chodzić. A teraz to my jesteśmy tutaj przy ulicy. To jest taki zaułek jakby, nie? Tam jest właśnie droga na plażę, tam na wprost. No i tutaj już właśnie nic nie ma, nie? Bo to tak za miastem jest. No ale tu żeśmy nie mogli tu postawić tu, bo tutaj jest wjazd do tej bramy. Znaczy nie chcieliśmy zostawiać wjazdu. Tam mają jachty i łódki.
I po prostu żeśmy, no tak, no nie było po prostu gdzie postawić, gdzie ja teraz będę po nocach szukać miejsca. A, pierwsza w nocy jest, żeśmy sprawdzili. Najlepiej to by było w ogóle teraz jechać, no ale po prostu niedźwiedź to nie będzie jeździł po nocach. Ja to bym siadła i bym po prostu pojechała w cholerę. No, jeszcze jakby było mało atrakcji, to mamy kapcie. Piszczy ten rower. Nie wiem, coś tam też. Pewnie ten pył, ten piach z tego, z tej Afryki, tam się wszystko nawbijało. Te krzesła musimy złożyć wszystkie. Wszystko, te krzesła trzeba poskładać. Ale zobaczcie, jaki jest piękny wschód słońca. Tutaj płynie taka mała rzeczka. Wow. O, tutaj jest to miejsce, gdzie mieliśmy obóz. No szkoda, to by było bardzo fajne miejsce, bo też w razie wiatru to ten mur, taki falochron jakiś, chroniłby fajnie od tego wiatru. No i komu tu przeszkadzało? Na samym końcu tej plaży i tam jest jakieś takie osiedle. Nawet trudno powiedzieć miasteczko, to taki jakby koniec, bo tutaj jakby jest takie bardzo spokojne miejsce między większymi miastami, a tutaj łódki sobie przechowują na zimę. Tak więc takie troszkę nie jest tutaj aż super malowniczo właśnie przez to, że tu jest rozjeżdżone właśnie samochodami. I jak żeśmy wczoraj przyjechali, to tu były poparkowane samochody. To ja nie rozumiem za bardzo, o co chodzi. No chodzi o to, żeby po prostu nie spać, nie? W tej Hiszpanii oni po prostu ganiają, żeby nie spać. Szczególnie właśnie nad morzem, tam gdzie wszyscy chcą być. Bo powiem wam szczerze, że właśnie od innych osób, które częściej do Hiszpanii jeżdżą, to właśnie słyszałam, że właśnie w górach, wiecie, no cała Andaluzja jest piękna, przepiękne są widoki, przepiękne góry i przepiękne miejscówki i tam właśnie nie ma problemów, tam nikt nikogo nie goni i tam po prostu sobie można spać, więc jak ktoś lubi góry, no to sobie przyjeżdżajcie, ale my chcemy być nad morzem. No i tak jak wielu innych chce być nad morzem, no i niestety to nie jest już mile widziane. No ale z jednej strony rozumiem, bo jest taki natłok tych kamperów i tego wszystkiego i oni jakoś może chcą to bardziej po prostu sformalizować, żeby ludzie się tak po prostu nie szwendali, a może po prostu chodzi o to, że no też o pieniądze, nie? Jak wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Ale nie szalejcie mi tam w namiocie. Afri! Wychodź! No wychodź stamtąd! No chodź tu! Zostaw ten zamek! Bo ja jak wstawałam też to ją wypuściłam. I zobacz, można ich zamknąć. Można zamknąć, on sobie sam otworzył, no. Jak to otworzył sam? No otworzył sobie. Nie wiem jak on to zrobił. Może no, niechcący. Chodź tu. Chodź tu. Jak to namiot otworzył? Do mnie. Może za ten sznurek ciągnęli. No, może pociągnąć za ten sznurek zębami albo pazurem no, to i... zamykać.
Widzę go. Nie, bo żeby też nie rozwalili pazurami, nie? Ja nie wiem, co lepsze. Ja zamknęłam ich na noc, bo się bałam, żeby nie poszli na ulicę. Tam tutaj nikt tędy nie jeździ. W ogóle tutaj, wiecie co, na tym osiedlu, co tam z tej plaży widać, to tam nikogo w ogóle nie świeciło się ani jedno światło. To, ja nie wiem, czy to tam skończona ta budowa, znaczy wygląda na skończone, ale może to są jakieś domy letniskowe, jakieś apartamenty i ludzie wcale tam nie mieszkają, nie? To już w ogóle nie wiem, dlaczego ta policja nas pogoniła. No mówię, dla zasady chyba tylko. Dla zasady. A ja tu jeszcze mam misję pozbierać chrust na opał. O, pozbieram jakieś trochę patyczków, wiecie? I zrobimy herbatę na naszej takiej tej piecyku, co kupiliśmy. Bo nie chcemy rozpalać tej burczy muchy. Cholera, wszystko właśnie, wiecie, wszystko, kurczę, jest skomplikowane. Mówię, teraz podjedziemy do sklepu, bo wczoraj wszystko było zamknięte, to kupimy jakiś węgiel drzewny, będziemy mogli na tym węglu sobie na tej kuchence gotować. Już tam nie mamy daleko, jeszcze parę dni, ale jakoś trzeba ten przetrwać, a tam potem już wszystko ogarniemy. Nawet już żeśmy zamówili, kupiliśmy nową kuchenkę, czeka na nas. No, ale musimy najpierw tam dojechać. I co, Tobi? Ile znalazłeś patyków? No niestety, po prostu, wiecie co, no lipa. No bo tutaj same tataraki, nie? Albo jakieś takie krzewy, ale to nawet jakiś patyk, to wszystko takie mokre jest. Tak więc niestety. Albo burczy muchę odpalimy, albo w ogóle nie będzie herbaty. No to mamy problem numer już nie wiem który. Tutaj nie można odkręcić jednej śruby. Nie, nie idzie. Nie. Cholera. Nie panu. Kurwa, ja pierdolę. Okazuje się, że to jest troszeczkę mniejsze niż oryginalna śruba i przeskakuje. No i dupa, no. Jakoś te wszystkie inne poszły, a ta nie chce iść. No i... Boże, ja już nie mam siły. Spróbujesz tu trochę owinąć. Nie odkręcę tego. Nie mówię. Dobra, koncepcja numer 50 chyba. Jakaś taka wkładka. Nie, to za luźno. To jakby może dwie lub trzy takie. Thank you.
O ja pierdolę. Idzie? Jest. Idzie. No, a więc pokonawszy wszystkie przeciwności losu, a w ogóle dzisiaj jest 13, to chyba zacznę wierzyć w 13 po prostu. Ale nic, przyszliśmy na plażę, bo popatrzcie, jak jest pięknie po prostu. Piękna woda jest taka przejrzysta, że aż normalnie się chce wskoczyć, tak więc ubrani w stroje, tak? Pójdziemy się trochę pomoczyć i potem pojedziemy do Lidla po bagietkę. Mamy nadzieję, że tutaj ogarniemy kartę SIM nareszcie, bo ciężko, wiecie, bez internetu się jeździ. Byliśmy tutaj już poprzednio, jak jechaliśmy w tą stronę, akurat w tym samym miasteczku, to jest Almeria. Bardzo popularny kurort też swoją drogą. No, nam tak nieszczególnie się podoba. To takie nowoczesne miasto, duże nowoczesne miasto. No ale nie o to chodzi, my tu teraz nie na zwiedzanie, tylko żeśmy przyjechali po prostu ogarnąć tą kartę i zajedziemy do Lidla po bagieteczkę, tak? Bo my już oczywiście tęsknimy, wiecie, taka bagietka po kilku miesiącach smakuje, ty nawet nie wiesz jak smakuje, bo ty jeszcze nigdy nie próbowałaś, lepiej żebyś nie próbowała, bo uzależnisz się tak jak my. No, tak więc szybkie zakupy i będziemy jechać dalej.
jest chyba jak bagietka. To ile? No to wyjdzie 4 takie, wiesz? Przyjechaliśmy tutaj dużo później niż planowaliśmy, no ale trudno, dzisiaj takie atrakcje rano były i teraz idziemy popatrzeć. Słuchajcie, jest to fantastyczne miejsce, gdzie są flamingi. Chodź. Mam tylko nadzieję, że nasza trójka ich nie zauważy i będę mogła wam pokazać. Powiem wam szczerze, że to jest najbliżej jak ja widziałam flamingi kiedykolwiek w życiu, bo już byliśmy na paru słonych jeziorach. I ja widziałam je z daleka, ale po raz pierwszy je widzę tak w miarę blisko. No to i tak jest za daleko na ten aparat, ale naprawdę są blisko, że ja widzę naprawdę, że to są flamingi. Nie ma ich dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A resztę to mewy. Nie, może więcej. Tam jeszcze z głowami są pod wodą jakieś śmieszne. Ładnie ubarwione. Strasznie nam wieje, co widać po palmach. Bardzo fajne miejsce, słuchajcie, bo tutaj właśnie jest morze, z tej strony, tam jest zachód słońca, o, akurat, wow, mała mnie ciągnie, tak więc tutaj jest morze po prawej, piękne góry tam fajne widać na horyzoncie, a tutaj są takie solanki i w tych niektórych solankach można się kąpać, tutaj gdzie są te pelikany to oczywiście jest zakaz, no i to jest zrozumiałe. Ale tam są wyznaczone takie miejsca, gdzie można się kąpać. Te solanki i błoto, które się tutaj znajduje przy brzegu, mają właściwości lecznicze. No my dzisiaj już się nie będziemy kąpać, bo już późno jest i w ogóle. Ale chciałam zobaczyć po prostu to miejsce bardzo. Cieszę się, że tu przyjechaliśmy. Tutaj są miejsca, gdzie można się kąpać, wchodzić do wody i to jest wszystko bezpłatne, słuchajcie. Tak więc rewelacja, nie? Fajnie. Ładnie wszystko jest zrobione. Bardzo fajnie. Thank you.
Do rachunku strat mogę jeszcze doliczyć porwaną sukienkę. Proszę bardzo. Jak żeśmy rozkładali w nocy namiot, to po prostu drabinka. Zahaczyłam drabinką i... O. No niestety. No, ale dzieci mają dobry humor tam. Im tam wszystko jedno, kurczę. Czasem to bym chciała być jak takie beztroskie pieski. Tobi uciekł, ale on jeszcze nie wie, że on dzisiaj jest talerza. No bo ja już nie mam teraz na czym im dać, dopóki nie kupimy misek. To była Beli miska, tamte się, no niestety, uległy wypadkowi, więc muszę im dać na talerza. Dzisiaj, jak widzicie, piękny filet z kaszą. No, a tam no niestety chodzi bur czy mucha. No, bo nie ma patyków i gotujemy herbatę. Tam dalej jest rozłożona kuchenka. Tutaj niedźwiedź kończy już z tym kołem. O, tak, no, to odnośnie tego, co mówiłam ostatnio na temat problemów. Zawsze są jakieś problemy.